No dzień dobry. Mamy chyba 16 lipca. No już jestem po pracy. Tak, po deserku goście byli. Miałem dziewczyny, które chciały się coś nauczyć. Tak, szczepiliśmy, okulizowaliśmy. Tak, robiliśmy sadzonki. I różne takie zajęcia, cieliśmy lawendę. No i co najważniejsze, zbieraliśmy już nasiona z niektórych roślinek, bo już dojrzały. Takie roślinki jak ostróżki, na przykład orliki, tak, cegiełki, nagietki, tak, łubin. Można zebrać nasionka i wysiać do końca sierpnia. Wtedy takie roślinki posadzone w ogródku będą już w przyszłym roku kwitły. No i to zacząłem robić, bo już wiele bylin ładnie przekwitło i można takie nasionka sobie zebrać. I nie trzeba kupować. I na przykład jak przy orlikach czy przy ostróżkach, każda taka roślinka to niespodzianka. Wychodzi nowy kolor, nowy kształt kwiatków, jak przy ostróżce. Także jest o wiele ciekawiej. Kwiatki kwitną, jak widać. Pogoda się poprawiła. Popaduje. Także no nie jest jeszcze mokro, ale już daje się odczuć wilgoć w pierwszych 10 cm gleby. Także roślinki już są poratowane. Zwłaszcza w grządkach. Zerwałem jeszcze kawałek darniny, to pod darniną jeszcze Sahara, ale namięka. Z każdą chmurką coś tam namięka. O, piękne szarłaty. Reszta lilii, ale bardzo ładne. Liliowce, floksy kwitną. Tak, co przekwita? Łodygi po kwiatostanach robią się brzydkie. Można uciąć. Tak. O, tu proszę. Liatria. Tak. Chyba. Rudbeckie. W pełnej okazałości. No jest tych kwiatków. Cała masa. Cała masa. No zaczął się okres, w którym można wiele roślin rozmnożyć. No już mówiłem o bylinkach, ale bylinki nie tylko można rozmnażać z nasion, która już przekwitła, tak jak irysy na przykład. Można dzielić karpy, można robić malutkie sadzonki, tak jak z floksów, tak i ukorzeniać te łodygi, które jeszcze mocno nie przekwitły, nie zdrewniały, albo które nie mają kwiatków, dzielić na odcinki, tak jak hortensje, i sadzić. Tak, nawet prosto do gruntu, pięknie się ukorzenią. Ogóreczki zerwane, dynie zawiązały, arbuzy, piękne słoneczniki już się rozwinęły, także pszczółki, czmiele mają w końcu tak ulubione swoje jedzonko. Świerki piękne, kolorowe. Niektóre ptaszki jeszcze składają jajeczka. Drugie pokolenie będzie młodzieży niedługo. Także można dzielić, tak jak te ptaszki się rozmnażają jeszcze. Możemy rozmnażać większość roślin. Pokazuję już na Facebooku, na YouTubie, jak to robić na przykładzie takich podstawowych roślin. Jak to zrobić, w jakim podłożu. Tak wymyśliłem taki malutki inspekcik, który ułatwi nam przechowanie tych roślin, przezimowanie. Myślę, że w tym roku będzie więcej efektów pozytywnych. Tak, tutaj idziemy do przyciętej lawendy. Tak, ona już przekwitła. Zawiązuje nasiona. A nam tyle nasion niepotrzebne, jak w ogóle potrzebne. Trzeba te nasionka przyciąć. Te roślinki przyciąć i one się będą jeszcze pięknie krzewiły. O, widać te siwiutkie takie części, to są zaczątki młodych pędów. I ta lawenda może już nie tak jak obficie, ale jeszcze w tym roku zakwitnie.
I kto nie ma, to pragnie swoje własne roślinki mieć, to może rozmnażać większość krzewów liściastych i większość krzewów iglastych. Dobry okres na ukorzenienie, cieplutko, wilgotno, w cieniu, w takim małym spekciku można poukorzenić sobie wiele, wiele roślin. No oczywiście nie na skalę przemysłową, ale tak po amatorsku. Tego kilka, bo mamy jakieś tam nowe pomysły. Tak, ja szykuję dalszą część, rozbudowę tej mojej polany. Tam już widać dosyć rzadko się zrobiło. Wycinam takie stare osiki, które zaczynają się przechylać i grożą linii energetycznej, a także moim grządkom. Przyjdzie wichura, znowu mi położy. Wolę to zrobić pojedynczo i wtedy przewracam sobie, w które miejsce chcę. Tu mamy piękny nagietek. Też można nasionka zbierać, można płatki zbierać. Jest to nagietek lekarski. O, floksy piękne, białe. Dalia kwitnie cudnie. No jest kolorowo. Jest kolorowo i mam nadzieję, że tak się utrzyma aż do listopada włącznie. Bo tak roślinki są posadzone, żeby kwitły jak najdłużej. Idziemy w stronę hortensji pomszonej. O, może zrobię głębokie zbliżenie. O, proszę, tak wygląda hortensja. Piękne te środki, kwitną na fioletowo. Biały brzeg. Także kwiatki są przecudne i jest ich bardzo dużo. Jest to jedna z większych odmian hortensji. Nie marznie tak często jak bukiety ogrodowe. Tak, można ją hodować tak jak bukietową, dosyć wysoką. Tak, tylko dobrze jak przy niej coś z boku jest posadzone, bo ma tendencję do ogołacania się od dołu. O. A przed nią jest tak fajnie zielona. Katalpa pięknie się rozbudowała. Trawka się zazieleniła. Kwiatów jest moc. Hortensje ogrodowe. Jeszcze nie wszystkie, ale już większość się rozwinęła. Tak. No. Liliowce. Przecudnej urody. Ogromne kwiaty. Jest ich wyjątkowo dużo, ale też wyjątkowo szybko kwitną. Tak szybko kwitną, przekwitają, że chciałoby się tu być codziennie. Proszę, jakie floksy, jakie kolory, lilie. Ostatnie, najpóźniejsze, jeszcze kwitną. Tu przy pieskach też grządka wygląda, jedna i druga okazane. Tak, ognisko jeszcze się lekko dymi, ostatni kawałek drewienka stoi jak jakaś samotna góra. Mięso zabrali, klocek został. Pyszne główki, super, pachną z daleka. No. No brzoskwinie, myślałem, że już dojrzeje, ale jeszcze musi powisieć. Jeszcze są twarde. Borówek za to narwaliśmy znowu moc. Moje strachy
się przydały, ale już aby. Tak. No i cóż, tak wygląda na dziś. Żniwa za płotem. Pogoda przeszkadza. Bo popaduje. No codziennie coś popada. Jabłek też jest ogrom. Widać chmurki. Przed chwilą pokropiło. O. Wchodzimy na część zacienioną. O, i jeszcze parę kroków i będziemy kończyć jak zawsze, żeby wszystkich nie zmęczyć. Tak. No jest pięknie, żal wyjeżdżać. Tak to wygląda na dziś. Także nie jest źle. Trawka zielona.